Cześć, ja jestem Piotr, a to jest mój prawdziwy głos. W dzisiejszym filmie porozmawiamy o formule Filtruj. Pozwala ona na wyfiltrowanie wszystkich argumentów dopisanych do konkretnego filtra, który nałożymy w naszym zadaniu za chwilkę. Jeżeli masz ochotę razem ze mną popracować, to link do pobrania tego pliku znajdziesz w opisie filmu. Także mamy z jednej strony naszą tabelę w kolumnach A do C, w której znajdują się nazwy przedmiotów, imię i nazwisko kupującego oraz data zakupu danego przedmiotu. To co my będziemy chcieli uzyskać to jest odnalezienie konkretnego przedmiotu oraz w jakich datach został on zakupiony. Żeby to uzyskać wykonają tutaj sobie mini tabelkę, w której znajduje się właśnie przedmiot i data zakupu. Przedmioty na naszej liście znajdują się w kolumnie A, daty zakupu w kolumnie C. Więc skorzystajmy w pierwszej kolejności z tego, że wypiszemy sobie tutaj przedmiot, który chcemy odszukać. Powiedziałem, że wypiszemy, jednak ja już chwilkę wcześniej zrobiłem tutaj listę rozwijaną, dzięki czemu mam dostęp do wszystkich przedmiotów. Jak widzę, są one cztery. Powiedzmy, że chciałbym, żeby znaleźć dane, daty zakupu naszej podkładki HV. Wybierają osobę z listy rozwijanej, a jak robić listy rozwijane przedstawię w jednym z kolejnych materiałów, dlatego już teraz warto zasubskrybować kanał. Wróćmy z tej autopromocji. Z listy rozwijanej wybrałem moją podkładkę HV i chciałbym wyfiltrować dla niej wszystkie możliwe daty zakupu. Jak to zrobić? Zaczynamy standardowo od pisania naszej formuły równa się. Teraz zaczynamy pisać Filtruj. Interesuje nas formuła właśnie ta. I mamy teraz do wypełnienia tablicę. Tablica to jest to, co uzyskamy w momencie, kiedy nasze dane zostaną odnalezione, czyli my chcemy wyfiltrować daty zakupu. Także w miejscu tablica przechodzimy do dat zakupu i zaznaczamy sobie je wszystkie. Możemy zablokować dolarem, żeby się nie przesuwały, klikając oczywiście klawisz F4. Teraz średnik, uwzględnienie. Co znaczy uwzględnienie? Jest to kolejna kolumna, w której znajduje się nasz przedmiot, czyli to, co chcemy odnaleźć. Także zaznaczamy sobie znowu cały wiersz, w którym znajdują się nasze przedmioty. Zablokujmy to sobie. W moim wypadku wyszedł tutaj napisz list, lista 1, ponieważ moja lista rozwijana została stworzona właśnie z tych przedmiotów. U Ciebie może to wyglądać inaczej, jeżeli przekopiujesz sobie plik, stworzysz swój własny. Powinna być tak naprawdę e, zakres komórek, czyli od A2 do A46. U mnie jest to lista, ponieważ nadałem mu taką nazwę. Wróćmy do tego, co jest ważne, czyli musimy teraz z tej listy powiedzieć konkretną rzecz, którą chcemy znaleźć. Czyli robimy równa się i przedmiot, którego szukamy. Jeżeli tego nie zrobimy, nie otrzymamy danych, ponieważ nie damy żadnego konkretnego argumentu, który powinien zostać odszukany. pośredniku widzimy w nawiasie kwadratowym, jeśli puste. Jeżeli cokolwiek w Excelu znajduje się w nawiasie kwadratowym, to jest to opcjonalne, nie musimy tego zaznaczać. Ja mam pewność, że podkładka HV istnieje w tej mojej liście, dlatego nie muszę ustawiać, jeśli puste. Także ja po prostu zamknę nawias. Kliknę Enter. I otrzymaliśmy w tym momencie wszystkie możliwe daty, w których nastąpił zakup tego przedmiotu. Jeżeli z mojej listy rozwijanej zmienię sobie na śrubkę, to tak jak widzimy, ta lista się powiększa. Ta lista się też zmienia lub skurcza. Ale to, co rzuciło się w oczy, że nie jest to chronologiczne. Jest 2022, 2020, 2024 i tak dalej. Jeżeli chcemy, żeby te daty były posegregowane rosnąco. To wchodzimy w edycję naszej pierwszej komórki. Przed wpisujemy kolejną formułę, czyli sortuj. I tak jak przed chwilą wspomniałem, jest tutaj dużo nawiasów kwadratowych, a nawiasy kwadratowe są opcjonalne. Jeżeli nic w tym momencie nie zaznaczymy, nie dodamy nic w nawiasach kwadratowych, to standardowe działanie tej formuły polega na tym, że sortuje od najmniejszego do największego, czy też od najstarszego do najświeższego. Mi to odpowiada, ponieważ chciałbym w pierwszej kolejności na samej górze mieć tą najstarszą datę, a na samym dole tą najświeższą. Także przechodzę na koniec formuły, zamykam nawias i klikam Enter. W to, co widzimy, to teraz się posegregowało. Mamy 2020, 2021, 2023 i tak dalej. I co jest najlepsze, zadziała to w każdym naszym filtrze. A co, jeżeli chciałbym, żeby te daty nie były ułożone w dół. Tylko na przykład w bok. Jakiś czas temu na filmach z błędami pokazywałem taką formułę Transponuj. Polega ona na tym, że tak jakby przekształca coś, co jest w kolumnie, na wynik do otrzymania w jednym wierszu, bądź w drugą stronę. Jeżeli mamy coś w jednym wierszu, na przykład, byśmy mieli wynik w wierszu drugim, to możemy to stransponować, żeby pokazywało tylko i wyłącznie w kolumnie. Także przed naszym sortuj, dodajmy sobie jeszcze transponuj. Naszą tablicą tak naprawdę jest całe nasze działanie. Jak zamknę nawias, to wszystko się przesunęło. Dlaczego tu są cyfry? Ponieważ jest wybrany na 100% format ogólny. Tak jak mówiłem, wystarczy, że jedyne co zrobimy, to zmienimy nasz format na datę krótką. I w tym momencie mamy wszystkie daty w jednym wierszu. Do czego to może się przydać? Może się przydać do tego, że jeżeli byśmy chcieli sobie teraz jeszcze podkładkę HV już tutaj skopiować i przeciągnąć naszą formułę. To widzimy także wszystkie daty zakupu dla naszej podkładki HV. Wykorzystamy sobie malarz, malarz formatu do, do zmiany formatu. I to by było na tyle. Tak działa formuła filtruj. Przy okazji poznaliśmy formułę sortuj i powtórzyliśmy sobie formułę transponuj. Jeżeli film Ci się podobał, zostaw łapkę w górę, skomentuj. Dzięki wielkie i do usłyszenia.